chciałbym to spotkanie otworzyć i zaprosić do przekazania wszystkich informacji dotyczących wspólnego przedsięwzięcia miasta, czyli do gali sportu, sportów walki, głównie nakierowanej na boks. Szczegóły przedstawią nasi partnerzy. Prowadzę biuro organizacyjne Gruchała Team, które właśnie zajmuje się różnego rodzaju imprezami, w tym imprezami sportowymi. Mamy przyjemność 17 listopada zorganizować tutaj właśnie w Kościerzynie pierwszy kościerski boxing show. Więc 17 listopada, jak już padła ta data, o godzinie 17, więc wszystko 17, rozpoczniemy pierwszy kościerski boxing show. Organizowaliśmy imprezy bokserskie na terenach różnych województw, w różnych miejscowościach, w Lęborku, w Chojnicach, Czersku, Tucholi, Czuchowie, Sępólnie Krańskim i to były edycje nie odbywające się raz. Na przykład Chojnicki Boxing Show były 4 edycje, Sępoleński Boxing Show 2, Czerski 2, także nie chcemy zrobić imprezy raz. Planujemy to robić cyklicznie, jeżeli się to spodoba oczywiście mieszkańcom Kościerzyna, ale nie tylko, bo mamy kibiców w całym kraju i bilety są często rezerwowane z różnych miejscowości, bo Kościerzyna i Kościerska tutaj ościenne miejscowości są przepiękne, zresztą sami doskonale o tym wiecie, czym możemy się pochwalić, to się do tego jeszcze przygotujemy i na pewno będziemy mogli to wszystko wymienić, więc kibice, którzy tutaj przyjadą, nie tylko miejscowi, będą nie tylko mogli obejrzeć, mam nadzieję, świetne widowisko sportowe, ale i też wspaniałe okolice. W walce wieczoru, bo takowa się odbędzie, będzie to walka pięściarzy zawodowych w wadze heavyweight, czyli w wadze ciężkiej. Zobaczymy dwóch zawodników, jak to zazwyczaj w boksie. Pierwszy będzie Damian Turbo Trzciński z grupy FC Krakowiak. Jest to zawodnik, który walczył w tym roku podczas gali Polsat Boxing Night tuż przed walką Gołota Saleta. A więc zawodnik, który dysponuje bardzo mocnym uderzeniem, o czym świadczy fakt, że w roku 2011 stacja Eurosport wybrała tego zawodnika do nokautu roku, a więc nokautował najbardziej efektownie swojego przeciwnika. Zresztą jego przeciwnicy zazwyczaj kończą na deskach. Jego przeciwnikiem będzie zawodnik z Spartana Toruń, Artur Wichrowski, medalista Mistrzostw Polski juniorów, młodzieżowców, seniorów, członek kadry narodowej, który jest zawodnikiem bardzo bojowym i tutaj pojedynek powinien być bardzo ciekawy pod względem obfitujących mocnych uderzeń. Także tego na pewno nie zabraknie i powinno być to ta walka bardzo ciekawa. Z racji tego, że chcielibyśmy, ażeby podczas drugiego kościerskiego boxing show w tej walce wieczoru spotkał się zwycięzca tej walki z, można powiedzieć tutaj, gwiazdą lokalnej społeczności bokserskiej Marcinem Rekowskim, który pojawi się na tej gali. Nie będzie brał udziału jeszcze w walce, ponieważ tydzień później bierze udział, już podpisany miał kontrakt wcześniej na pojedynek, więc mogłoby tutaj się pojawić kontuzja i nie ryzykujemy. Oprócz tego pojedynku zobaczymy kilka walk w kategorii olimpijskiej, czyli dawnych amatorów, w różnych kategoriach wiekowych. Od młodzika, kadeta, juniora po seniora. I w tych pojedynkach zobaczymy dwie walki kobiet. Będą to medalistki, jedna będzie medalistką Mistrzostw Świata aktualna sprzed 2 tygodni, mistrzyni Europy w boksie, Larysa Sabiniarz, oraz w drużynie wicemistrzostwo świata zdobyła 6. miejsce na tychże mistrzostwach świata Paulina Gruchała. Do tego będzie aspekt miejski. Zobaczymy zawodnika, który mieszka na co dzień w Kościerzynie. Trenuje na co dzień w Gdańsku, w Sako, ale i również w Wilk, gmina Kościerzyna. Dojeżdża na treningi i tam również szlifuje tutaj swoje umiejętności. Będzie to Krzysztof Czapiewski. Także jego pojedynek na pewno będzie dla miejscowej publiczności bardzo ciekawy. No i jego rywal to będzie przeciwnik z Koszalina, który
po prostu od pewnego czasu chce zdominować tą kategorię wagową, no i po tych szczeblach się wspina. Co do następnego pojedynku, będzie również może mniej miejscowy, ale gminny aspekt w postaci występu Patryka Chrapkowskiego, który na co dzień mieszka w Skorzewie, a trenuje w drużynie Wilk gmina Kościerzyna. Jest aktualnym mistrzem Pomorza. Zajął 6. miejsce podczas Mistrzostw Polski, co jest, myślę, że sporą niespodzianką, bo nie typowano go nawet w pierwszej 20 rankingu juniorów tego roku, a on już jest na 6. miejscu. Niedawno brał udział w międzynarodowym turnieju. Nad całością walk tych olimpijskich będzie czuwał sędzia klasy międzynarodowej, prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, pan Jerzy Gus, a więc wszyscy zawodnicy będą mieli licencję, będą, można powiedzieć, do tego pojedynku jak najbardziej od strony również sportowej bardzo dobrze przygotowani. Ringo anonserem całych zawodów, a więc speakerką, zajmie się, można powiedzieć, najbardziej rozpoznawalna twarz, bo może z nazwiska niewiele to powie, człowiek, który zapowiadał walki niedawno, pojedynek Kliczko-Adamek na stadionie we Wrocławiu, również zapowiada walki Wojak Boxing, które się odbywają, pan Marek Matela, także można powiedzieć showman z prawdziwego zdarzenia. Przewidziane są liczne nagrody dla publiczności, które będą rozlosowywane. Poza tym będzie występ artystyczny dziewczyn, medalistek Mistrzostw Świata, które teraz przeszły do kolejnej edycji You Can Dance. No, jakoś z tych dance na Polsacie. I jest to grupa Paradise. Dziewczyny wykonają dwa tańce artystyczne. Ponadto myślę, że nie zabraknie również gości specjalnych. Już wiemy na obecną chwilę, że zobaczymy człowieka, który robi teraz furorę w karierę, można powiedzieć, od nowa odżył, siedmiokrotny mistrz świata w kickboxingu. Człowiek, który brał udział w edycji Big Brother, Józef Warchoł. Możemy też liczyć na pewno na pomoc pana burmistrza, pana Zdzisława Czuchy, jak i też pana wiceburmistrza, pana Kazimierza Stoltmana, także którzy już zadeklarowali nam chęć pomocy. Po raz pierwszy w Kościerzynie od chyba niepamiętnych czasów będzie gala bokserska 17 listopada w Sokolni o godzinie 17. Mniej więcej 8 walk, w tym jedna walka wieczoru w wadze ciężkiej. Myślę, że frekwencja kościerzaków i przyjezdnych dopisze. Mamy w tej dyscyplinie sportu osiągnięcia. Pan Marcin Rekowski, najsłynniejszy, ale też rosną inni. Myślę, że jest szansa, że to będzie podobna impreza do tej, która była na rynku naszego miasta, strongmanów, o Puchar Stolema, o Puchar Burmistrza. Będzie to impreza biletowana. Bilety będą w cenie 20 zł na trybunę i 40 zł przy ringu. I już teraz mogę Państwa serdecznie zaprosić. Planujemy to zrobić imprezą masową. Zależy wszystko od, można powiedzieć, przedstawiciela, który będzie tu sponsorem głównym, który się zaangażuje w to, żeby tą imprezę fajnie pokazać. Będzie to impreza wtedy masowa i powinno tych miejsc być około 600. Na pytanie, czy będą bilety dostępne w formie internetowej, będzie możliwość rezerwacji tych biletów. I myślę, że odbiór nie będzie problemu w dniu imprezy, nawet przyjeżdżają osoby, także rezerwujemy te bilety za pomocą formy elektronicznej również. Historia w ogóle imprez bokserskich zaczęła się od pojedynku walki radnych, która się odbyła w Chojnicach, i tak stopniowo poszerzaliśmy to, te horyzonty w Czuchów, Tuchola, Czersk, Sępólnokrajeńskie, Lęborg, teraz Kościerzyna. Z racji tego, że tak jak już wcześniej powiedziałem, no zawodnicy, którzy trenują, którzy tutaj mamy też prężnych działaczy z powiatu kościerskiego, po prostu zachęcili nas do tego, żeby w Kościerzynie spróbować, i gdy byli obecni na naszych galach, to ich słowa pamiętam do dziś, jak powiedzieli, że no szkoda, że nie było takiej imprezy jeszcze w Kościerzynie. Więc mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania i po prostu sprawimy miłą niespodziankę tym sympatykom przede wszystkim pięściarstwa, pokazując tą imprezę tutaj w Kościerzynie. Niedługo pojawią się plakaty informujące o tym, kogo zobaczymy, kto to będzie i jakie to będą.